Odczucia są bardzo pozytywne. Kampania minęła, 21 października już minął, otworzył się nowy etap w kampanii wyborczej, druga tura. No niestety, mimo uzyskania bardzo dobrego wyniku, którego się nawet nie spodziewałem, dzięki moim wyborcom, dzięki pracy moich radnych, znajomych, przyjaciół, mojego sztabu wyborczego, wynik jest bardzo dobry, oczekiwany, aczkolwiek nie pozwoli to na wygranie w pierwszej turze. Czeka nas druga batalia, druga odsłona. O poranku 4 listopada rozpocznie się nowy bieg. Ta nadwyżka punktów, głosów, które uzyskałem, to nic nie znaczy. Chciałbym przestrzec swoich wyborców, że nikt nic nie zrobi za nich i bardzo proszę ich o przyjście, o wykonanie jeszcze tego jednego ruchu, tego jednego zaznaczenia mojego nazwiska, i to będzie bardzo ważne dla mnie i dla przyszłości Łagiewnik. A jak pan ocenia wybory do Rady Gminy Łagiewniki? Bardzo pozytywnie udało mi się wprowadzić 8 wspaniałych ludzi na 15 radnych. 7 wspaniałych następnych niestety odpadło, niektórzy z nich bardzo niewielką ilością głosów, ale to i tak daje nam przewagę w Radzie Gminy, a myślę, że inni radni, jeżeli uda oczywiście mi się wygrać, przekonają się do mojej osoby, do mojego sposobu i stylu zarządzania, i myślę, że będziemy wspólnie dla Łagiewnik tworzyć program, który będzie akceptowany i przez radnych, a przede wszystkim przez nasze społeczeństwo, które da nam mandat zaufania. To są bardzo trudne 2 tygodnie i ta kampania już się zaczęła. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ze względu na mnogość kandydatów, 5 kandydatów aż startowało na urząd wójta gminy Łagiewniki, że druga tura będzie, i tak się stało. Jesteśmy na to przygotowani. Już tą kampanię w poniedziałek rankiem zaczęliśmy. Prowadzimy spotkania z różnymi środowiskami, ale chciałbym też zaznaczyć właśnie, że te spotkania, które odbyły się przed pierwszą turą, były dla nas bardzo, bardzo ważne. Otworzyły mi też oczy na problemy też ludzi, chociaż o nich wiedziałem, ale to one też i potwierdziły to, że te problemy są, istnieją. Na moich spotkaniach we wszystkich wsiach były naprawdę, można powiedzieć, tłumy ludzi. Ludzie chcieli się ze mną spotkać, za co bardzo serdecznie im dziękuję, i myślę, że spotkania zaowocowały tym właśnie moim, uważam, bardzo dobrym wynikiem, czyli usłyszeli rzeczy ode mnie, które ich po prostu skłoniły do tego, żeby jednak oddać na mnie głos, i o co bardzo proszę, nie zasypujmy gruszek w popiele, jeszcze nic nie wygraliśmy. I jeszcze raz powtarzam, 4 listopada o poranku wszystko zacznie się od nowa, ten bieg będzie odbywał się od nowa i znowu musimy pójść i oddać swój głos. Czy po pierwszej turze są kandydaci, którzy przekazali panu głosy? To jest za wcześnie jeszcze o tym mówić, aczkolwiek są prowadzone rozmowy. Mam nadzieję, że przekonam nie tylko kandydatów, którzy przegrali, którzy nie uzyskali wymaganej ilości głosów, ale przede wszystkim ich wyborców do głosowania na mnie, ponieważ nasze programy są bardzo spójne i wydaje mi się, że ta wizja jest spójna i może być przez nas realizowana jak najbardziej w nowej Radzie Gminy, w nowej osłonie i w nowej kadencji. Dlaczego pana warto wybrać i jaka będzie gmina pod pana rządami? Ja myślę, że mój program warto wybrać, ten, który pokazałem ludziom, że to jest program bardzo ambitny, długofalowy, też pracochłonny i kosztochłonny, ale ja się tego nie boję, jestem gotowy do wyzwań i myślę, że to będzie nowy sposób zarządzania, nowa wizja, nowy sposób myślenia, zupełnie odbiegający od dotychczasowych.